Gospodarzem pierwszego w tym sezonie Pucharu Polski seniorów w Szpadzie był Szczecin. Zawody liczone są do klasyfikacji KGHM Tour. W sobotę o zwycięstwo walczyły szpadzistki. Do finału doszły Ewa Trzebińska AZS AWF Katowice i Jagoda Zagała Piast Gliwice. Lepszą okazała się Ewa, pokonując przeciwniczkę 15-12. A na podium stanęły jeszcze Renata Knapik-Miazga AZS AWF Kraków i Anna Mroszczak AZS Wratysławia Wrocław. Triumfatorem niedzielnej rywalizacji w Pucharze Polski KGHM Tour w Szpadzie został Mateusz Antkiewicz AZS AWF Katowice, który pokonał w ostatnim pojedynku Macieja Bielca AZS AWF Wratysławia Wrocław 15-12. Cel zrealizowany w 100%, od grup żadna walka nie została przeze mnie przegrana, także to na plus. Szóstka dla organizatorów za bardzo dobre zorganizowanie turnieju. Co bardziej cieszy mnie, nie sama wygrana, ale to, że mogłem się zrewanżować za Mistrzostwa Polski, gdzie też byłem z Maćkiem w finale. Tym razem ja wygrałem i to bardzo cieszy. Do półfinału turnieju dotarli jeszcze Damian Michalak, Piast Gliwice i Radosław Zawrotniak, AZS AWF Kraków. W sobotę rozegrano pierwszy w tym sezonie Puchar Polski Seniorów we Florecie. Gdański turniej należy do cyklu zawodów KGHM Tour. Uczestniczki zawodów rywalizowały o bursztynowy floret. Trofeum trafiło w ręce Mariki Chrzanowskiej KU AZS UAM Poznań, która w decydującym pojedynku pokonała Martynę Mielińską AZS AWF Poznań 15-14. Jesteśmy w Gdańsku, otwieramy turniej pierwszym Pucharem Polski z cyklu KGHM Tour. I jestem zwycięzczynią tego pucharu i najcięższą walką była walka z Martyną Mielińską w finale, która skończyła się 15-14. Tuż za finalistkami uplasowały się Karolina Żurawska, Toruńska Akademia Floretu i Marta Mech, AZS AWF IS Gdańsk. Zwycięzcą pierwszego Pucharu Polski KGHM Tour Florecistów został Leszek Rajski, wrocławianie. I to on odebrał statuetkę Trójzębu Neptuna. Dzisiejszy turniej jak najbardziej przebiegał po mojej myśli. Wszystkie walki, począwszy od grupy, gdzie pomimo jednej porażki jednak wysoki indeks dał mi wysokie piąte rozstawienie po eliminacjach grupowych. Ważnym było to, żeby nie wpaść na swojego bardzo mocnego klubowego kolegę Andrzeja we wcześniejszych rundach. Tak też się stało, tak się porozstawialiśmy, że najbliższa walka czekała nas dopiero w finale. Niestety Andrzejowi się nie udało do tego finału dotrzeć. I tak jak wspomniałem, była kontrola, za wyjątkiem może walki półfinałowej, gdzie zbyt szybko chciałem tą walkę rozegrać na swoją korzyść. Jednak trzeba cierpliwie i wszystko ułożyło się po mojej myśli. Także wysoka forma z Mistrzostw Polski nadal jest. Trenujemy dalej, robimy swoje. Drugie miejsce zajął Krystian Gryglewski, Fundacja GSF, a na najniższym stopniu podium stanęli Mateusz Kozak, AZS AWF IS Gdańsk i Jan Jurkiewicz, Budowlani Toruń. W Koninie odbył się szablowy Puchar Polski Seniorów liczony do klasyfikacji generalnej KGHM Tour. Zawody rozegrano w minioną sobotę. Najpierw na konińskie plansze wyszli panowie. Triumfował Mateusz Knes, OŚ AZS Poznań, który w finałowym spotkaniu okazał się lepszy od Adriana Stanisławskiego KKS Konin, wygrywając 15-13. Wygrałem dzisiaj turniej pierwszy Puchar Polski Seniorów. Pierwszy raz w życiu stanąłem na podium, z czego bardzo się cieszę. Niestety poziomu nie było jakiegoś wielkiego, bo za mało zawodników z racji pandemii niestety przyjechało. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Trzecie miejsca wywalczyli Cezary Białecki, UKS Wiktor Warszawa i Szymon Chryciuk, AZS AWF Kraków. Triumfatorką turnieju pań okazała się Marta Puda, TMS Zagłębie Sosnowiec. Jej rywalką w finale pierwszego Pucharu Polski KGHM Tour była Angelika Wontor, ZKS Sosnowiec, która zrezygnowała z walki przy stanie 10-5 dla przeciwniczki. Na najniższym stopniu podium stanęły jeszcze Zuzanna Cieślar, ZKS Sosnowiec i Małgorzata Zawodniak, KKS Konin.